Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym pokazuję sprzęt, który kupuję bądź też dostaję. W dzisiejszym unboxingu karta Maya U5. Jest to karta zewnętrzna pod USB. No i właśnie musiałem kupić taką kartę, ponieważ mam ogromne problemy z dźwiękiem. Strasznie mi coś sieje, tak? Nie wiem, czy to jest wina kabli, którymi jest podłączony mikser z komputerem, czy też po prostu jest coś walnięte z kartą dźwiękową w komputerze, bo raz jest dobrze, raz jest kompletna klapa, więc postanowiłem zakupić właśnie kartę zewnętrzną pod USB. No i tak właśnie się zastanawiałem, co tu wybrać, czy jakiegoś Sound Blastera, ponieważ też był w tej samej cenie, mniej więcej 199 zł kosztował Sound Blaster Audigy, czy też właśnie tą obecną Maję U5, którą już posiadam. Czytałem różne opinie na internecie, większość polecało właśnie tą kartę. Na Allegro, jak kupowałem, to właśnie najwięcej ofert, największa popularność miała także ta karta. Między innymi poradziłem się mojego kolegi Eber Grubera, którego oczywiście pozdrawiam. Eber Gruber, jeśli oglądasz, to pozdrowienia dla Ciebie. On również polecił mi właśnie tą kartę. Posiada ją sam, jest z niej bardzo zadowolony, tak więc postanowiłem właśnie także ją nabyć. Dobra, ale żeby więcej nie przedłużać, to już teraz przenosimy się na inny ekran i przystępujemy do unboxingu, czyli do najważniejszej części tego odcinka. Ok, mamy tutaj paczuszkę, w której znajduje się karta AudioTrack Maya U5. Ja już ją musiałem otworzyć z tego względu, iż nie wiedziałem, czy jest dobra zawartość. Jak się po prostu kuję, to żeby nie nadziać się na jakiś piasek albo bądź na jakieś ziemniaczki, musiałem rozpakować, zobaczyć, czy jest zawartość. Tak więc zawartość jest, mamy oto właśnie pudełko. Dosyć małe, tak? Troszkę się zdziwiłem, jak go dostałem, bo myślałem, że ta karta będzie dosyć większa. Natomiast, jak widzicie, karta jest bardzo malutka z tego, co wygląda, ponieważ pudełko samo też nie jest za duże. No i tak jeszcze, jak już mówiłem, dlaczego wybrałem tą kartę, myślałem o jakiejś innej karcie na PCI, na przykład Asus Xonar, albo też właśnie innego Sound Blastera. Miałem kiedyś jednego Sound Blastera, później miałem innego droższego i uwierzcie mi, że te karty naprawdę nie sprawdzały się. Ogólnie według opinii Asus Xonar jest bardzo dobrą kartą muzyczną, ale z tego względu, iż mam już dosyć zapchaną obudowę, nie chciałem tam dodawać nowej karty, która powoduje jeszcze więcej ciepła, zajmuje miejsca i tylko mogę właśnie używać w PC-cie, dlatego też postanowiłem wybrać oto właśnie tą kartę Maję U5, którą mogę podłączyć także do laptopa oraz do konsoli, której na razie jeszcze póki co nie posiada. Dobra, anyway, przystępujemy do unboxingu. Otwieramy sobie tutaj to pudełeczko. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Tutaj w tym pudełeczku jest chyba jeszcze jedno pudełeczko. Otóż tak, dobra, wyszło. W środku jest puściutko, nie ma nic. To pudełko sobie tutaj na razie póki co odłożymy na bok. No i mamy tutaj kolejne pudełko, mamy tutaj to zablombowane, więc musimy tutaj to rozerwać. O, dobra, rozerwaliśmy tutaj, otwieramy. I co tutaj mamy? Na sam początek, mam nadzieję, że wszystko bardzo dobrze widzicie, jeśli nie, to ja tak to obrócę, żeby wyście widzieli, ja nie muszę widzieć. Na samej górze jest instrukcja do tej karty muzycznej. Pierwszy język, naprawdę nie wiem, czy to teraz widać. Naprawdę bardzo znajomy, ale dwa następne nie mam pojęcia, co to są za krzaczki. Jeśli ktoś z Was wie, czy to jest jakiś chiński, japoński, czy jeszcze jakiś inny język, to oczywiście możecie w komentarzach napisać. Mniej więcej tak wygląda instrukcja obsługi tej karty. Jest tutaj bardzo fajny, jak widzicie, equalizer. On ogólnie jest wtedy, jak się właśnie zainstaluje oprogramowanie z tej płytki, która tutaj jest, tak właśnie mi kolega mówił, że jeżeli wgra się tutaj oprogramowanie z tej płytki, wtedy jest dużo różnych fajnych opcji, m.in. właśnie taki dosyć porządny equalizer. Tak więc jest płytka ze sterownikami, mamy także instrukcję obsługi i mamy także kabelek, który jest do połączenia właśnie, może ja to od razu otworzę, pokażę Wam także, mamy tutaj kabelek właśnie do połączenia karty z komputerem. Ja ogólnie będę potrzebował dwa takie kabelki, ponieważ mam dwa komputery i będę musiał jak gdyby je przepinać. Także drugi kabelek po prostu sobie wezmę do kupy. To jest takie samo wejście, jak było
albo nawet jak jest teraz do nowych drukarek na USB, więc myślę, że problemów większych nie będzie. Dobra, przystępujemy teraz do setna tego odcinka, a więc do tej karty. Jak już mówiłem, karta nie jest zbytnio duża. No i tak też się dzieje. Ja to może to pudełko tutaj na razie odłożę na bok, bo ono nam już nie będzie jak gdyby potrzebne. Otwórzmy sobie tą kartę. Tu oczywiście mamy gumowy żelek, oczywiście, który powoduje, że wilgoć się wchłania do niego. Wyciągnijmy kartę. Mamy tutaj właśnie kartę. O, proszę, jakie ładne. Tutaj mamy logo. Mam nadzieję, że widzicie firmy Audio Track. No i co my tutaj mamy, tak? Karta, jak już mówiłem, nie jest duża, bo mieści się po prostu tutaj w dłoni. Jak ją położę po prostu na dłoni, to ona jest ogólnie na szerokość mojej dłoni, więc ogólnie fajnie, tak? Bo zajmuje mało miejsca. Można ją zabrać na przykład w podróż do laptopa. Jak najbardziej jest bardzo, bardzo wygodna. No i tutaj na przednim panelu mamy wejście inline, właśnie wejście inline, później mamy wejście mikrofonowe i także wejście słuchawkowe. Ja ogólnie będę ją używał w taki sposób, że poprzez USB będzie wpinana do komputera, natomiast z karty muzycznej pójdzie mi właśnie kabelek do miksera i całość będzie tutaj wpinana do tej karty, tak, i będę chciał właśnie robić sobie odsłuch na słuchawkach i na głośnikach, tak więc myślę, że dzięki tej karcie będę mógł to osiągnąć. Dobra, ale przejdźmy teraz na panel tylny. Tutaj mamy typowe wejścia 5.1, a więc głośniki przednie, tylnie. Tutaj mamy oczywiście chyba subwoofer i centralny bodajże, tak, o ile się nie mylę, i tutaj mamy chyba głośniki przednie. Tu oczywiście kabel wejście na USB, czyli ten kablem tutaj, tą wtyczką podpinamy się do komputera. No i tutaj mamy dwa wyjścia cyfrowe, digital out i digital in. Tu jest out, tu jest in. Ogólnie to jest to wejście, które macie w komputerze, czyli SPD i F bodajże, tak to się chyba nazywa. I jego się łączy za pomocą kabla Toslink. No i ogólnie chyba w sumie to by było na tyle, co chciałem Wam powiedzieć, a także pokazać. Jeśli ktoś z Was ma jakieś oczywiście zawahania, to ja ogólnie tą kartę polecam, bo wydaje mi się, że w tej cenie, na tym rynku, który obecnie mamy, jest to jedna z lepszych kart, no i bardzo często nabywana przez różnych użytkowników. Tak więc ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę, to by było na tyle w tym materiale. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was na inne unboxingi, na przykład mikrofonu Blue Yeti, a także mikrofonu Boya, którym właśnie teraz nagrywam także ten unboxing. No i cóż, trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hejos!